nie wiem, czy tutaj... Po pierwsze witam Was na świątecznej mapce, która zostanie dla Was wyświetlona 24 grudnia po prawdopodobnym live 23. Ja tutaj nagrywam mapkę od Kasara, który tą mapkę stworzył, jest chyba najlepszym twórcą map w Polsce, z tego co tak usłyszałem. Dziękuję za 18 subskrypcji, będą trochę rzadziej odcinki po prostu, bo szkoła jest, jak się kończy, że szkoła, to prawdopodobnie będą częściej. Zapraszam też na serwer Coffee Craft, prawdopodobnie się Wam wyświetli API na ekranie teraz. Zapraszam też serdecznie na Discorda. Jak Wam się film spodoba, to lajkujcie i subskrybujcie, jak chcecie zostać na dłużej. Live od 19 do 20. I będą odcinki z moim bratem, tylko jako tutaj świąteczny live to będzie na tym mój brat. Kto będzie, ten będzie miał po prostu farta. I to by byłoby chyba na tyle. Chyba zaczynajmy. Dobra, witaj. Dzięki, że postanowiłeś zagrać moją mapę horror? A ta. Świetnie się bawiłem, tworząc tą mapę i mam nadzieję, że Ci się spodoba. Życzę Tobie miłej i ciekawej rozgrywki. Mapa ta jest jednym z mniejszych moich projektów. Natomiast zawartość jest, myślę, bardzo bogata. Ustawienie graficzne. Gamma Mod 2. Renderowanie 10, plus dźwięk 60 to 100, muzyka off, jasność 100 plus poziom pokojowy, FOV minus 95, że pokojowy, a tak, dobra, to chyba zastartujemy mapę. Dobra. Ta mapka będzie z jednej lepszych, dlatego kasa. Czmyk. Dobra, to już się pomału oddala od Minecrafta. Jakby co, macie w karcie inne czy playlisty z moimi tutaj mapkami, które nagrywałem. I raczej to będzie dla lepszych. Sobie tylko muzykę głośno. Muzyka resztę na 100. To będzie znaleźć. Czy to jest normalne, że czajnik i telefon jest Minecraft i ta reszta? O, mamy nawet radio. No, w miarę nie nowe, ale radio. O. Ej, jaką postacią jesteśmy, bo nie przedstawił. Tak jak zwykle. Jakby co wgrałem w mapki. Ale samemu, tak nie nagrywając. A kim jesteśmy? Dobra. Kim jesteśmy? O, woda się gotuje. O, to zmusi sen. Pójdę ją wyłączyć. Która daje. Serio? Idziemy zagotować. Serio? To nie przypomina Minecrafta. Dobra, ostatnie pudło i będę miał to z głowy. Dobra, to znaczy. Czekaj. Pudło? O, gdzieś musimy pójść. Pudło do sypialni, dobra. Sypialnia. Trochę się. A, tu jest sypialnia, dobra. Połóżmy to sobie tutaj. Robimy sztuczkę. O! Coś jest nie tak z tym. Matko, kompletnie zapomniałam o tych zdjęciach. To były czasy. O! Jakieś slajdy się pokazał w zdjęciu. Okej, zawsze uwielbiałam spędzać czas na dworze z moją siostrą. Zawsze wiedziałam, co powiedzieć, kiedy byłem z
Często graliśmy w chowanego, ona zawsze wiedziała, gdzie się ukrywa. Masz tata też miał niezłą frajdę szukać nas po całej wsi. Dobrze, że nic nam się nie stało po wsi. To raczej nie frajdę miało. Ale można to nazwać jako frajda. Mój dziadek miał bzika na punkcie malarstwa. Codziennie malował nowe obrazy. No widać, tylko mi trochę widać odcięło tutaj zdjęcie. Kiedy grałam na wiolonczeli, natchnął dziadka do namalowania kolejnego, a był jego ostatni. O, to trochę smutne. Kontynuować. Dobra, chyba na początek nie skontynuował. Ach, nigdy ich nie zapomnę. Masz mała grupka przyjaciół. Robiliśmy ze sobą dosłownie wszystko. W naszym towarzystwie nigdy nie było nudno. Każdym dniem jakby naszym ostatnim. Spod kreatywny i rozrywkowy. Będzie mi tego brakowało. Dobra, to można dalej. Dobra, to ja na początek przerwę pobyłem, bo coś jest z paczkami. Minutkę. Ustawienia. Graficzne. Nie to. Paczki zasobów. Dobra, to będzie trzeba wszystko wyrzucić. Gotowe. Żeby nie było podłożenia. Dalej to jest. Gotowe wszystko na swoim miejscu. Dobrze, że wzięłam te zdjęcia. Nawet jak czegoś zapomnę, to one będą pamiętać. Dzwoni pewnie pani. Czy to jest Skype? Z tego co pamiętam? Jest to Skype. Smutno mi. Ej, to jest... co się stało? Nie widzieliśmy się już 2 lata. Nie, raczej 2 dni. Ale to i tak dużo. Serio? Tak wiesz, w każdej chwili... Prawda, ale wolę być... Jesteśmy w roli niespodziewanym gościem, o. I co teraz? Ponieważ Kasi nie spodobało się nowe otoczenie, więc postanowiła wrócić do domu na wieś. Chciałbyś. I to jeszcze jak? A pamiętasz, jak bawiliśmy się w tej piaskownicy do sąsiada? Matka, ale zrobiłem wtedy zamek. Jeju. Masz na myśli ten kwadrat z jednym oknem bez drzwi? Kasia, no weź, byliśmy dziećmi. No, zawsze robiliśmy dziwne rzeczy. A kto by nie chciał? Serio, będzie to za głośno, no właśnie. W takim razie opowiadaj, jak ci się podoba nowe mieszkanie? No, jak mega, takie jak chciałam. A rozpakowałeś się już tam? Właśnie przed chwilą skończyłem, jestem w końcu... Właśnie, miałem ci przypomnieć, że o 21 leci film, który tak bardzo chciałeś zobaczyć. Przypomniałem, że zawsze można liczyć na niego. Do usług. Aj, ten, chciałem ci coś powiedzieć, ale no... No, nie wiem, może lepiej abym nie mówił. Co takie? Ale... Nie chcę cię zamartwiać. No dawaj, ściele, jak już mówisz, to gadaj. No bo... Wczoraj byłem ciekawy i zacząłem szukać informacji na temat twojego mieszkania w internecie i znalazłem... pewną rzecz, która się wydarzyła właśnie tam, gdzie teraz mieszkasz. Około 10 lat temu mieszkała w tym miejscu jakaś pewna rodzina i wszystko było dobrze. Mieli spokojne życie, mieli dzieci, natomiast pewnej nocy zostali zamordowani. Wszyscy. Co dziwne, sąsiedzi mówili, że nic nie słyszeli. Żadnych krzyków, czy chodzenia po klatce schodowej. A ciała rodziny zostały ułożone w znak trójkąta, z kubami w środku. Dużo osób nie wie o tej całej sytuacji, nawet właściciele. Ale to głównie dlatego, aby nie odstraszać ludzi. Doczytałem jeszcze, że ludzie skarżyli się na dziwne odgłosy wydobywające się z wentylacji lub przedmioty, które same zaczęły się ruszać. Prawdopodobnie to duchy dawnej rodziny, które nawiedzają to mieszkanie. Nie da się ich odpędzić.
Dlatego chciałem cię poinformować, abyś po prostu uważała tam na siebie. To nie był mój cel, po prostu gdyby coś się dziwnego działo, zadzwoń do mnie, a przyjadę. Dobra, słuchaj, nie będę ci już zabierał czasu, bo muszę iść jeszcze do sklepu, bo dosłownie nic nie mam w lodówce. Dobrze, to może zrobię ciastu i przyjdzie kawę. Brzmi świetnie. Dzięki, na pewno przyjadę. Dobra. Cześć, cześć. Po pierwsze, cześć, a po drugie, wyprowadziłeś tego fotelu? A, dobra. To było dziwne. Tego to się nie spodziewałam. Ja i też w tym tekście. Czemu nikt o tym nie powiedział? Dobra, spokojnie, nic złego. Na razie się nie dzieje. Lepiej pójdę już do tego sklepu. Torbkę do salonu. Salon? Gdzie salon? Gdzie tu zostawię torbę? O, tu jest telefon. Gdzie ona tutaj ma telefon? No nie, tutaj nie byliśmy. Ale w ogóle piękna ta dekoracja. Serio. Ale dobra, gdzie jest salon, salon, salon? O, tu widziałam tę torebkę. Nie wiem dlaczego to jest takie, ale trochę dziwne. Mogę już wyjść. Dobra. Dobra. Kasjer tworzy świetne mapki. Chwila. Jak mi kładą tutaj kubka z herbatą? Chyba tak. Nie ma go. Trochę ci. Chyba ma słabe. Na pewno nie ma słabej pamięci. Nie masz słabej pamięci, bo jego też powiedziałam. Dobra, to dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Kupić kilka produktów. Okej. Dobra. Jajka. O, Sia, mi coś. Á, semmi különleges, éppen dolgozom. Van egy kis boltom Lengyelországban, képzeld. Aha, hát nemrég nyitottam ki, Jöttem és belőle hát elég cokola. sokan járnak ide. Poproszę o obiad teraz. Już mi tego brakuje. Jaka mam czas na Persze, nyugi. cukier? Jövő héten jövök A, haza jaki znowu Magyarországra. cukier? Dobra, gdzie jest tu cukier? Tu chyba. Már alig várom, hogy lássalak, mert Salon. nagyon-nagyon hiányzol. Dobra. Ó, no de Tylko tyle, sajnos że már trochę nem mnie kell to vissza wkurzy. dolgozni. Przesadzają Szia! ze słodzeniem herbaty. Dobra. Rozumiem, że można posłodzić dwoma, trzema łyżkami. Na koniec zostało mi. Szczęśliwy by już przesadzał. Mleko. O, jest i mleko. Matko, aż mi się przypomniało, jaka babcia pokazywała mi, jak wyjść krowę. Na początku byłam negatywnie nastawiona. Bałam się, że zrobię krowie krzywdę. Natomiast przełamałam się i dałam radę. Powiedzcie w komentarzach, kto kiedyś doił O, Fidiu, krowę. zboci. Mentor od mojej imieniu jest idę. Co jest? Bo ja to zrobiłem. O, ja nie jestem z Polska, ja z Węgier. Chcę zapytać ciebie, jak godzina, bo bateria mi padła telefon. No bo za dużo gadałeś, gościu. Jest 15:43. O, bardzo Pamiętaj. dzięki, miłego dnia życzyć. Nie ma za co. Dobra. Jakoś ma ten temat. Mapka, to się prezentuje wizualnie. Halo? Jedno piwo nie zaszkodzi. Powinno być gdzieś w lodówce. A, dobra. Ma być w lodówce. Okej.
wypadku? Raczej tak. Zadzwonić po pogotowie? Nie potrzeba raczej. Już mi cóż, lepiej. No dobrze. Nawet nie przestraszyło. Nieźle. Znaczy troszkę tam, ale nie dużo. Telefon? Czy stacjonarny? Witam przyszłą panią prezes. Prezes? Jak dla mnie, to już mogłabyś zostać prezydentką. Serio? Tak zatrudnić ją będziesz... O ja, to dla mnie zaszczyt. I co porabić? Straszne nudy. Bez ciebie to nie to samo. Ja chcę próbować nowe rzeczy w życiu. Nie mogę... zazdroszczę ci. Niby czego? Wszystkiego! Masz swoje własne mieszkanie, pracę, a nawet świetnie gotujesz. A pamiętam, że wciąż pamiętam twoją minę po wyjęciu go z piekarnika. Był chrupiący. A właśnie, podobno Bartek do ciebie dzwonił. No, tak. Skąd o tym wiesz? Mówił mi. On bardzo za tobą tęskni. Tylko uważaj tam na siebie, okej? Okay? Masz nowe mieszkanie w mieście, które pewnie znasz. Nie masz pojęcia. Witam. Padł mi telefon. Albo dziura. To dużo chodzi po pokoju i zle. Halo? To było dziwne. Może rozładował mi się telefon. No kurczę, niedługo zaczyna się film, na który tak czekałem. Skoro mam telefon przy sobie, to warto by... było zamówić coś do jedzenia. O, dobra, zamów coś. Dobra, dawaj. Co zamawiasz? Pizzeria Arpano. Czym mogę pomóc? Chciałbym zamówić... zestaw obiadowy. Oferty, dawaj. A co by był pan polecił dla jednej... Cóż, poznamy przepyszne pizze, stawy obiadowe, a nawet i kebaby. Mamy również ofertę specjalną, w której po zakupie kebaba otrzyma pani darmową dwójdrową Pepsi. Dobra, to to bierzemy. W takim razie proszę. Kebaba. Dobra. Coś do picia? Tak. Nie trzeba? XD. Dokąd to będzie? O Kuba Mali. Dobrze, dziękuję. Brodowska 8, mieszkań 23. Dziękuję, do widzenia. Okłamali mnie. Oferta, ale samemu sobie nie zabrałem XD. Można ten fotel wejść? Nie można. F. Tylko czekać. Dobra, dawaj, telewizję. F, telewizor się zepsuł. Serio? Dzień dobry. Zamówienie kebab? Tak. A co? To będzie 28 zł. Dobrze, a Pepsi też się poda. Wszystko w porządku? Raczej tak. W miarę. Mogę z panem pójść? Dziękuję się, coś dziwnego. Co się dzieje? Wszystko już w miarę git. Bóg kazał, napraw to XD. I jeszcze jedna rzecz. Znaczy, nie wiem, czy to od ciebie zależy, czy ode mnie, ale
To by trzeba byłoby naprawić. Znaczy, nie wiem. Ale w ogóle wszystko i tak. W ogóle. Spoko mapka, kasar. Kasar do ciebie. Cię zabrał tyle, bo nie teraz dzwonię. No, odbieraj. Kasia, o której ty do mnie dzwonisz? Dobrze wiesz, że jutro mam ważne spotkanie. Wiem, przepraszam, ale to bardzo ważne. Co takiego? Dzieje się różne rzeczy, na które nie mam wpływu. Samo już nie wiem, co jest prawdziwe, a co nie. Boję się po prostu. Kasia, to był tylko taki żarcik, no. Chciałem się tylko trochę nastraszyć. Ale ty nie rozumiesz, to nie są... No jak naprawdę, skoro... Zaraz. Myślisz, że jesteś taka cwana? Czy ty naprawdę myślisz, że nam się tak nabrać? Chciałabyś. O czym ty mówisz? Ty chcesz się odegrać na mnie, ale nie ma mowy. Ja się nie nabiorę, coś ty. Cóż, w takim razie życzę mi zabawy z duchami, a ja pójdę spać. Cześć! Serio, zły moment. Poczekaj. No i to z tego... koleżeństwa. To jest przyzwa. Serio. No. Kogo nie ma. Trochę ściszę muzykę. Serio. Trochę za głośno. Przybliżenie, no i dacie znaście, tylko on pokaże, co tam stoi. No chodź szybciej, tak długo jest drzwi. Światło. Otwórz je. Dobra. Nie chcę. Kościół.
co by stał? Trafić. Papier. Mam go już chyba? Góra, dół, dół, góra, dół. Zamknięta. A, dopiero tutaj trzeba będzie. A, tak jak zawsze ja trochę przetwabułam już. Góra, dół, dół, góra, dół. Dobra. Jak tu te karty trzeba pamiętać? Alarmacja. Góra. Tu, tu. Góra, tu. Prąd znowu jest. Dobra, git. Idziemy. Ale animacja kasa. Gratulacje. Congratulations. A gdzie wyjście kasa? Może tak byś wskazał. Dobra, tu nigdzie wyjścia nie ma. Może coś zabrać trzeba. Kasa. Nigdy. I tak mnie usłyszę. Ale gdzie wyjścia? Może tu gdzieś? Góra, dół, dół, góra, dół. A, może tutaj. Przycisk jest, że to nie było. Tutaj, aby wyjść. Kliknij tutaj, aby wyjść. Brak dostępu. Sprawdzę może tę skrzynkę elektryczną. Jaką skrzynkę? A, tą skrzynkę. Dobra, dajesz. Dźwignię. Jakieś przełączniki. Jakieś dźwignie. Chyba gdzieś widziałam taką czerwoną dźwignię. Może ona jest tutaj, bo muszę ją znaleźć. Dobra, tak jak zawsze musisz tą dźwignię znaleźć. Wiem nawet, gdzie ona jest, bo ją widziałam. Jest. Tu jest. Bierz ją. A, tutaj jest. Dobra, trochę spóźniona reakcja. Ale mapka super kasa. Dobra, dawaj. Może tu są te liczby, które były w tej pokoju, to są ważne może. 8452. Może to, 8452. Dajesz. 8452. Osiem, cztery, pięć, dwa.
wodę. Ej, co to za liczby? Serio, nie wiem o co chodzi. O co chodzi? Pik, czerwone serce. Ej, co to są za karty? Bo to też musi być z liczbami. Pik. Ej, czekaj, czekaj, to było. Teraz trzeba pomyśleć. Dobra. Listek, kwadrat, listek, drzewo, serce. To tak, dobra. Dobra, to co pierwsze? To okrągłe. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. Może to będzie prawidłowa liczba. Dobra, daję już jeszcze raz. 4, 2, 5, 8. Serio? Kasar. No dzięki za otwarcie windy. Cieszę się sam, teraz proszę, żeby zamknąć się w pomieszczeniu. Co to jest? Nie zgaszę światła. Halo. Dokąd my jedziemy? Pytanie, dokąd my jedziemy? Nie wyglądam na świąteczną mapkę. Okej. Bo to już... Jedziemy sobie samochodem. To nie musi być jakiś koszmar. Nie, to musi być jakiś koszmar. Czytam teraz. Czemu nie mogę się obudzić? No chyba jedziesz teraz samochodem, a nie. Czy to jakieś kara? Ale za co? Za nic. Zrobiłem coś źle. No. Ty byle, że wprowadziłeś. Jeśli tak, chciałbym to naprawić. No, raczej nie inaczej. Jeśli jeszcze mogę, proszę. Dobra, czekam. Ściana. No i to byłby koniec chyba przygody. Chyba. Pisze TP. Tego rodzaju skrót tekstu taka. No bo mi się chce. Dzięki Kasar za tą piękną mapę, za wszystko co do niej dożyłeś. Jest rewelacją. Mam nadzieję, że to się nagrało. Bo teraz na nowej aplikacji do nagrywania. Na obie się teraz nagrywam. Chcę sprawdzić, czy to działa. Prawdopodobnie zadziałało. Bardzo Ci dziękuję za przejście mojej mapki. To dla mnie wiele znaczy. Mam nadzieję, że mapka Ci się spodobała oraz że pragniesz ich jeszcze więcej. Mapa by Kasar.
Dobra. Specjalne podziękowanie dla Amberstone'a za użycienie ich tekstur paku do tej mapki. Bez nich mapa nie wyglądała tak pięknie i klimatycznie. Mam dla nich dużą przysługę. Dobra, to byłoby na tyle. Dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mapka wam się spodobała i odcinek też. Siemaneczko. Pa, pa!